To niezmiernie ważna inicjatywa, dlatego że przede wszystkim tworzy z jednej strony pewną mapę, którą się ma kierować pacjentka. Ona już nie potrzebuje informacji z internetu, ona tą informację bardzo precyzyjnie z niego dostanie. Nie poszukujemy doktora Google'a, tylko mamy tak zwany roadmap. Coś, co jest niezmiernie ważne w medycynie. Nie ma usystematyzowanego postępowania w ginekologii bez pewnych standardów. A inicjatywa, którą dzisiaj byliśmy świadkiem, to jest absolutnie inicjatywa pewnego poukładania drogi pacjentki, która od nas, lekarzy, wymaga również pewnej aktywności. Aktywności nie tylko w uczeniu się coraz to nowych procedur medycznych, ale przede wszystkim zrozumienia tego, czego pacjentki od nas oczekują. Choroba onkologiczna, choroba nowotworowa to choroba nie tylko jednego narządu, ale to przede wszystkim choroba ogólnoustrojowa i ta inicjatywa jednoznacznie o tym mówi. Pacjentka jest przygotowana w kontakcie z lekarzem na zadawanie bardzo konkretnych pytań, a to, jak powiedziałem, wymaga od nas nowej wiedzy, nowej inicjatywy, nowej aktywności, ale przede wszystkim też empatii, która gdzieś w ostatnich czasach przez szybkość życia zatraciła się. Dlatego to niezmiernie istotny moment w życiu nie tylko naszych pacjentów, ale naszej całej społeczności medycznej, lekarzy i pacjentów, bo to my jesteśmy dla nich, a nie one dla nas.